Witajcie tu, Hochoło, to kolejny odcinek z cyklu Wasze powtórki, które ja oceniam. Tym razem mamy gracza Marecki na lajcie LTG, na topie, a to znaczy, że będzie na jego barkach prowadzenie tej gry. Mapę znacie, ale nie widzieliście jej jeszcze w tej trybie. W tym trybie to jest tryb spotkaniowy. Różni się tym, że mamy zamiast dwóch kapów jednego na środku i troszeczkę inaczej wygląda start. Natomiast rozjazdy generalnie są bardzo, bardzo podobne. Najgorsze, co można zrobić, oczywiście jechać i kapować. W bitwach spotkaniowych nie kapujemy nigdy, z tej prostej przyczyny, że kapuje się 3 minuty, a to często gęsto bitwa nawet tyle nie trwa, więc nie ma sensu, żeby to robić. No i zobaczymy, jak to się tutaj będzie toczyło, jak Marecki sobie poradzi. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się gra tą mapę w wersji standardowej, to oczywiście kilka bitew wcześniej było to w waszych powtórkach, poszukajcie sobie po opisach map. Natomiast zobaczymy, jak to on tutaj rozegra. Tutaj nie chcę się, że tak powiem, tutaj powtarzać już. Szkoda czasu waszego i mojego. Zobaczmy, jak to rozegra kolega Marecki. No, zjeżdża się, widzę. Powiedzmy, że archetypowo. T52 też nam jedzie na środek, żeby spotkać to, co się pojedzie, czyli Marecki zjeżdża bardziej na bok. No, można i tak. Zobaczymy, co T52 spotnie. Jednak nie jedzie tu na pozycję. OK. Marecki wykorzystuje krzaki po kolei, tak, żeby go nie zostać wysputowanym. I słusznie. I bułeczka sprzedana. Pięknie, 175. Bez spota, bo oni są za krzakami. Bije sobie ich za darmo. Mógłbyś spokojnie podjechać pod ten następny krzak z przodu i spotnąć coś więcej. O właśnie, abyś mnie usłyszał, no. I stąd powinieneś mieć bicie na lewo. Tam na te AMX. Otóż to, ale tutaj też są przeciwnicy. Oj, to trzeba było przycelować jednak. Nie takiego snapa walić. Okej, mamy gościa z głowy, sztuk 3 jeszcze gdzieś tam jest, ale chyba niżej. Nie wiem, czy byś miał bicie na niego. No i tutaj masz też ładne. No i super. No i to jest to, co mówiłem, tak? Stąd light ma bicie na niezależnie czy gra z jednej, czy z drugiej strony to i w jakim trybie to ma bicie. Po prostu na tą linię 3, gdzie można sobie tam strzelać. Nie wiem, po co te nasze grajki pojechały do miasta, no ale to nic nie poradzę. Kara mniejsza, mu się wydaje, że go nie widzą. Boom. O, no to dziwko. Myślałem, że zginie. A nie, to 7 hapsów mu zostało, no to rzeczywiście. RNG nie polosowało. Typka masz tutaj. T52 też masz z lewej strony. Ale widzę, że się porywasz na skończenie sztuga, tak? I na zabicie Tigera P. No może bał i tak. Tiger P jest na fullu. A, bezbronny widok. Jeszcze gra na stokowej lufce. Teraz go depresja nie puszczę. Tragedia. Jeszcze z podpałką. Brawo. Na szczęście się zgasił, czyli przynajmniej automat wozi. No to chociaż tyle. O Jezu, to jest pastwienie się straszne. No, dokładnie. Arta mu pomogła. I się chłopak. Dzieje się to? 350 zablokowane. Nie dość, że strzela, że jeździ na haubicy, to jeszcze strzela z pepeków zamiast obeków. Brawo, pan w Tygrysie P. Brawo. No dobra, ja bym na twoim miejscu domykał wzdłuż linii A, a nie ze środka grał. I tam można sobie fajnie postrzelać te pantery, te PZ4H i tak dalej. Dlaczego? Bo tutaj stąd wszyscy wystartowaliście, czyli arty gdzieś tutaj siedzą. Ja bym na twoim miejscu tu pojechał, pozabijał se artę, a potem strzelał po tych. No ale to jest inna bajka.
No, light wylosowany na topie to jest rzeźnik, tak? Jeżeli tylko ktoś umie grać czołgami papierowymi, to wykorzysta bez problemu, mobilność tego czołgu, pancerz mu jest do niczego niepotrzebny. Działa też nie są najgorsze. A już w takim losowaniu to w zasadzie nie wymagają w ogóle używania amunicji premium. No i po wszystkim. Efekt byłby podobny, tylko jeszcze Hummela byś sobie zabił po prostu, gdybyś pojechał tak jak mówiłem wcześniej, czyli wzdłuż linii A. Bije cię jak chce. No te 150 masz. Bum. No i giniesz od fałki. Okej. Zresztą do Żynki już w tym momencie. Bitwa zagrana poprawnie, ja bym troszeczkę inaczej rozegrał tą końcówkę, tak? Więcej damage'a byś zdobył chyba, jakbyś pojechał wzdłuż linii A i najpierw sobie pozabijał arty. A już na pewno byś dostał, no może tak, Francuz ci uciekł stamtąd. No dobra, ale Hummela byś sobie spokojnie skończyła, Pantera by ci tak nie uciekła, miałbyś ją elegancko od boku. I może nawet byś mógł sobie w nią strzelać bez jakiegoś tam zapalenia płuc. 6 fragów, czyli Top Gun wpadł. To bardzo ładny wynik. 3414 w obrażeń zadanych, no to już w ogóle nie trzeba komentować. Zobaczmy sobie to, jak to wygląda w podsumowaniu, tylko dajmy jeszcze tym naszym zawodnikom skończyć tą bitwę. Tak, no i podobijali. No i mamy podsumowanie tej bitewki. Bitewka ładna, wpadła masterka, wpadł duży kaliber, wpadł Top Gun. No, wynik zacny i pewnie wysoko punktowany, jeżeli chodzi o WN-y, to na pewno. Dobra, co tutaj mamy? No, drużyna, że tak powiem, mało nas strzelała, więc zostało więcej dla ciebie. U przeciwników to już w ogóle słabo. No, Tiger Pen, to widać, co się dzieje, kiedy się gra na czołgach stokowych, tak? Czyli nigdy nie gramy na czołgach stokowych. Po to się zbiera Free Expa, żeby potem nie robić takiej głupoty jak ten pan, że wyjeżdża sobie na topie Tigerem P z działem z 5 tieru. I nic nie jest w stanie zrobić, bo jeszcze nawet nie strzela z hajków, tylko z PP. Życie. Jak to się przełożyło na zarobki? Z kątem premium 68 tysięcy, to praktycznie żadne koszty poniesione, więc bardzo, bardzo, bardzo ładnie. No i co już, jeżeli chodzi, czy widziałem błędy? Nie widziałem błędów żadnych. W rozjazd porządny, wykorzystywanie, ładnie na podjeździe wykorzystywałeś krzaki, żeby cię nie wyspotowali. Ładnie grałeś potem na, znając zasadę kamuflażu, że nie zostaniesz wyspotowany w te czołgi, które są za krzakami. Tak jak mówię, no fajnie wysolowałeś tego Tigera P, tak? Był bezbronny w zasadzie. Jedyne co, tak jak mówię, ja bym zagrał, chyba by był lepszy wynik, gdybyś pojechał linią A, a nie przez środek, no ale to już jest musztarda po obiedzie, tak oceniłeś sytuację, wynik zrobiłeś dobry. Tam potem w końcówce to z tym, te 52 dałeś się strasznie bić. Jak dostawałeś pierwsze dwa strzały, to trzeba było już skracać w lewo. Czyli tak, żeby wykorzystać teren, żeby on nie miał bicia na ciebie, te 50.2 nie ma dobrej depresji, musiałby wjeżdżać na górkę bardzo mocno, wtedy byłaby szansa, że jeszcze z zapleców dostanie wsparcie i sobie go zabijesz. Więc niepotrzebnie przyjąłeś te buły, także to jeszcze jest takich z moich uwag negatywnych co do tej bitwy, ale generalnie bitwa bardzo fajna, bardzo poprawna. Wiem, że jesteś stałym widzem mojego kanału, także cieszę się, że tyle z niego wyniosłeś, że grasz już na takim poziomie, że takie bitwy ci wpadają. Mnie się bardzo podobało. Jeżeli wam, moim widzom, się podobał ta bitwa, to oczywiście łapka w górę, żeby nagrodzić Mareckiego. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania kanału. A ja się będę z wami żegnał i do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa!